Drodzy umiłowani oglądacze, a w szczególności mężczyźni i kobiety, czy zauważyliście, czy spostrzegliście taką piękną zasadę, którą stworzyła przyroda, natura, stworzyła taką piękną zasadę, że powstało bogactwo, to należy wziąć przeróżne elementy. Jeżeli bierzemy na przykład wodę i ją połączymy z wodą, to może powstać jedynie woda. Natomiast jeżeli bierzemy dwa różne elementy i je ze sobą połączymy, to mogą powstać zupełnie różne związki. Tak mówi chemia. Jeżeli weźmiemy dwa różne pierwiastki i je połączymy, to mogą powstać przeróżne związki w zależności jak one będą łączone, ale to, co powstanie nowego, może być dużo bogatsze, dużo ciekawsze niż pojedyncze pierwiastki, elementy. I tak samo, kochani, jest. Tak samo jest z kobietą i z mężczyzną. Jak popatrzycie na swoich znajomych dookoła, to najpiękniejsze, najmądrzejsze, najinteligentniejsze, najbardziej odporne na choroby dzieci powstają wtedy, kiedy mamusia i tatuś biologiczny szczególnie mocno się różnią. Im bardziej się różnią, tym te dzieci są cudowniejsze, wspanialsze, bardziej zachwycające. To znaczy, im cudowniejsze dzieci, tym rodzice mniej do siebie pasują. Im cudowniejsze dzieci, tym rodzice mniej do siebie pasują. Im mniej do siebie pasują rodzice, tym dzieci są cudowniejsze. Ale związek niekoniecznie.